Witam i tam wszystkich w Battlefield 5 w premierowym odcinku z tej gry i tutaj niespodzianka. Początkowo premiera w Origin Access Premier miała być 9 listopada. O tym robiłem też materiał, który jest dzisiaj na kanale, więc kto chciałby zagrać już teraz, jest opcja w usłudze Origin Access Premier. Zobaczcie sobie na spokojnie ten odcinek, który przygotowałem wcześniej. Tam jest wszystko przedstawione, co i jak. Oficjalna premiera będzie 20, ale jeszcze będzie 14, wcześniejsza premiera dla edycji specjalnej. No i cóż, mamy wreszcie Battlefielda 5, długo wyczekiwanego, ale na początek zajmiemy się kampanią fabularną. Kampanią fabularną, później przejdziemy sobie do multiplayera, ale myślę, że na początek zwykle, tradycyjnie zrobimy sobie singla. Pokażę wam, co tutaj mamy na premierę. Oczywiście tutaj będzie taki teatr wojny, czyli usługa, w której będzie cały czas gra wspierana. Na ile zobaczymy, są też już pierwsze doniesienia, jakie to będą dodatki, kiedy ten Battle Royale też wejdzie, ale to wszystko po kolei. Na początek zobaczcie, co mamy w Battlefieldzie 5 na premierę. Więc tak, gra online i tutaj mamy dostępny podbój, wielkie operacje i wojnę piechoty. To wszystko na, widzę, że tych 8 mapach. Mamy 8 map we Francji, w Afryce, mamy w Holandii i w Norwegii. Tak to wygląda. Później mamy wielkie operacje, właśnie wojnę piechoty, podbój, opowieści wojenne. To jest kampania single player. Na razie mamy 4 rozdziały, które troszkę będą trwały i piąty, ostatni prawdopodobnie rozdział będzie też niedługo w tym dodatku, jakby w tym całym teatrze wojny. Teatr wojny rozpocznie się od 6 grudnia i tam będziemy dostawać już zawartość z czasem, cały czas coś nowego. Czy to jakieś właśnie do kampanii, czy jakieś tryby do multika, czy bronie, czy pojazdy, czy jakieś skiny i tak dalej, wyzwania. Wszystko tutaj w tym teatrze będzie. Jestem ciekaw na ile to się uda, bo jak wiemy w Battlefroncie czekamy miesiącami na zawartość. Jeśli to by się powiodło i w miarę byśmy dostawali fajne rzeczy dosyć często, no to spoko, to niech takie coś zostanie i niech przetrwa. Ale jeśli się nie uda, no to będzie kiepsko, zobaczymy. I też dostaniemy poligon 4 grudnia. Dodatkowo tutaj mamy naszą kompanię. Myślę, że szczegółowo przy okazji multiplayera wam pokażę. Tutaj mamy oczywiście wszystkie bronie i tak dalej. To wam pokażę przy okazji multika. Myślę, że nie ma teraz sensu. Jest uzbrojenie. Możemy sobie dostosować oczywiście jakieś tam uzbrojenie, skiny i tak dalej. Bardzo dużo tego. No i zadania. Zadania możemy sobie jakieś aktywować i dostajemy kasę kompanii. Tutaj też mamy na przykład expa. No i super. Także super. No na razie nic nie będę ekwipował. Mamy jeszcze codzienne rozkazy. Okej. No bardzo dużo tego na start. Jeśli chodzi o opcje graficzne, audio, myślę, że muzyka troszkę mniej. Język speakera polski. Dobra. Napisy niech będą. Zresztą ta muzyka jest bardzo głośna. Jeśli chodzi o grafikę, jeszcze nie testowałem, zobaczymy jak pójdzie. Tutaj zaawansowane bardziej, nie? DirectX 12, tutaj nie wiem, czy nie było problemu z tym, ale na razie zostawimy tak. Ogranicznik klatek. Dokładnie. Tutaj nie. No, synchronizacja jest włączona, super. I gramy na średnich. Średnie, wysokie. Dobrze, niech będzie. Niech będzie, zobaczymy jak działa. I gramy sobie tą kompanię. Wrzucajcie łapy w górę, jeśli chcecie
jak najszybciej zobaczyć kolejny odcinek. Ja będę się starał jak najszybciej wam tą kampanię pokazać, później przejść do multika. I zaczniemy sobie. Ojczyzna wzywa. Prowadzenie. Myślę, że średni. Mogłem na hardkorze, ale co tam. Jestem ciekaw tych opowieści. W jedynce mi się podobały. Naprawdę mi się podobały. Wiem, że zdania podzielone. Mi się podobały te opowieści. Takie na różnych kontynentach. No tu będzie podobnie. Oj, coś się dzieje. Electronic Arts. DICE. I oczywiście na Frostbite. Jestem ciekaw, jak na tej siódemce będzie działać. To tak ma być chyba, spoko. Mamy z Battlefielda jedynki tutaj. Retrospekcję. No, jakby kontynuacja. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. To nie jest po polsku? He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. Norwegia. 1940. Mamy te zorza. Kurde, pięknie, ale jestem ciekaw, czy to po polsku jest, czy ten wstęp po prostu był angielski. Czegoś nie ustawiłem. Dubbing powinien być. Dok w Narwiku, oczywiście. I tą mapkę mieliśmy na multi. Wow. Co to po angielsku jest? Muszę coś zmienić. Nie no, dobra. Jednak jest wersja angielska, ale wszystko mam po polsku. Zobaczymy, jak będzie dalej. W razie lecimy bez celownika nawet. Trzeba się przyzwyczaić, co? Kurde, dawno się nie grało w BF-a. Ale na razie pierwsze wrażenie. Fajne. Kurde, to ma niezły odwrót.
Panie Smallgood. No jestem ciekaw, czy będzie tutaj czuć klimacik już w singlu. Wygląda błędnie, tyle mogę na razie powiedzieć. Muszę sobie oczywiście tutaj sterowanie dostosować, ale na razie poczujmy to. Zobaczymy. Kurde, czołg. Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. No, Libia od razu, serio? The same in every language. I to mamy taki naprawdę wstęp. Wszystkie miejscówki obczajmy. No nieźle. Tak wygląda w Afryce. To Bruk? Wow. Kurde, ale steruje się ciekawie. Mam bardzo dużą czułość, ale to tam nie ma znaczenia na razie. Piękne. Bardzo ładne. No jestem już ciekaw, jak to będzie w multi wyglądało, ale ogromna mapa. Dobra. Jak wam się podoba? Pierwsze wrażenie to jeszcze nie jest żadna opowieść, ale czym całkiem. Kurde, zniszczył? Technology moved faster than you could think how to use it. No tak musi być. Algeria. This war would prove the ocean bed to mountain top. The greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. Przełęcz Syrin. Oj, mamy snajper. No ale mi się podoba ta snajper. Właśnie jak grałem w betę, alfę, BF-a, to najlepiej snajpą. Zdecydowanie. Ten skin robi klimat, nie powiem. Czyli pocisk aż tak nie spadł, okej. Okay. Można sobie do botów postrzelać. Nasi czy nie? Nasi. Death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found Niemcy. The commuters on the train, and they found the children in the schools. No. To już jest sterowanie naprawdę masakra. Za duża czułość, ale.
Formation bleiben! No, myślę, że warto. Myślę, że warto. Pojazdy. Nie lubię odwróconej. Okej. Hamburg. Wow. Samolotami na razie mi się ciężko steruje. Robimy beczkę. O. Tutaj nic nie mówię, ale powiem wam, że feeling jest bardzo, bardzo fajny, chociaż samolotami to ja nie za bardzo lubię. No nie, jest nieźle. Graficznie jestem zadowolony, że to działa. Co dalej, zobaczymy. No właśnie tu o to chodzi, że musiałeś tak stać. Holandia. Nijmegen. Most. Wow. Powiem wam, że wow. Takie pierwsze. Co tu mamy? No, działeczko. Nie wiem, jak wam to wrzucić, czy 4K, czy 2K, ale... Wygląda pięknie, wygląda pięknie. Dobrze. Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood, ending us in fear, alone. Thank you.
pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. You're only ready to die. Battlefield 5. Kurczę, ładnie wygląda. Te miejscówki będą takie bardzo inne niż jesteśmy przyzwyczajeni. Nie będą Niemcy, Rosja. Ale? Kurde, zapowiada się nieźle. Zobaczymy, jak będzie długa ta historia. To jest taka bardziej historia zamknięta o postaciach danych. Mi się bardziej wydaje. Powinno być tak jak w jedynce. W różnych miejscach jedna historia o innym żołnierzu. A to co od razu widać, że wygląda świetnie. Naprawdę wygląda świetnie. Trzeba przyznać. Czy my płynnie przechodzimy do drugiego rozdziału, czy nie? Bo możliwe, że wam... Teraz już zastopuję. No, opowieści wojenne. I tutaj nam zostały trzy, tak? I te trzy będą już dłuższe, zdecydowanie dłuższe. No to tak zrobimy. Wprowadzenie do Battlefield. Fajnie to wyglądało. Kurde, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co dalej, ale chcę wam wrzucić też ten premierowy odcinek. Piszcie, jak wam się podoba. Ogólnie wizualnie, bo na razie fabuły za dużo nie liznęliśmy. I cóż, jeśli wam się podobało, łapa w górę i lecimy dalej. Może jeszcze dzisiaj. Do zobaczenia. Hej, hej.